dzień. Wszedł do parku nasz koleżka, a nad głową stał już cień. Serce ugodzone stalą, uchwycony w słowo w trzech. Spojrzał niby obrażony i ostatni wydał dech. Nie ma bestii wreszcie w mieście, ktoś z naczelnych krzyczy już. Świat spokojny jest nareszcie, w sercu jego mieszka nóż. Czasem kiedy w parku, więc tam blokuje noc. Wtedy wśród śniegu kanarku cicho słychać słowo to. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Gabinet. Radio gabinetowe. Drodzy słuchacze, witamy w audycji Głosy Panoramiczne. Przed Państwem redaktor Anna Szymczak, redaktor Grzegorz Popiołek i Agnieszka Gus. Dziś po raz kolejny zabierzemy Państwa w tajemniczy i absurdalny świat Sławomira Mrożka, tym razem w dramacie pod tytułem Czarowna noc. Scena przedstawia pokój w hotelu średniej kategorii. Na środku stół. Na stole telefon i dwuramienny świecznik z dwiema świecami oraz zapałki. U sufitu lampa. Pan kolega i drogi pan kolega to mężczyźni w sile wieku. Typowi pracownicy średniego stopnia służbowego w dyplomie. Podróżujący na tak zwanej delegacji. Pan kolega nie jest wprawdzie bezpośrednim przełożonym drogiego pana kolegi, ale ma nad nim przewagę stanowiska, stażu czy zakresu odpowiedzialności. Z drugiej strony, spoufaleni są wspólną podróżą. Odzież i wyposażenie typowe dla tych, co na delegacji. Płaszcze i kapelusze. Niewielki bagaż, raczej teczki niż walizki. Pan kolega, które łóżko? Drogi panie kolego, niech pan wybiera. Ależ nie, proszę. Pan kolega pierwszy. Nie, nigdy. Ja po panu. Mnie wszystko jedno. Dla mnie obojętne. Dla mnie także. Nie ma znaczenia. Dla mnie też nie. Więc które? Nie no, kiedy ja do prawdy... Jeżeli już pan kolega jest taki uprzejmy, to może ja wezmę... To pierwsze, co? Ale proszę bardzo, proszę, proszę bardzo. Najuprzejmiej dziękuję panu koledze. Nóg nie czuję. Spać, spać, spać. O Jezu. Co za ulga. Gdyby drogiemu panu koledze nie sprawiło różnicy... Ależ skądże. To może drogi pan kolega zamieni się ze mną miejscami. Ja? Tak. Wolę jednak od okna. Świeże powietrze. Co? Czy może nóżki tego... Nie, nic podobnego. Co też pan inżynier znowu. Tylko ja zawsze w domu od okna. Ja lubię od okna. Zamienić? Jeśli można. Ależ proszę bardzo, proszę bardzo, proszę. Co pan inżynier robi? No pan magister życzył zmienić. No tak, rzeczywiście, ale tyle kłopotu. Proszę się nie męczyć, panie inżynierze. No drobiazg. Każdy ma swoje przyzwyczajenia, ja to rozumiem. To całkiem naturalne, że ktoś lubi koło okna. No i już po krzyku, gotowy, proszę. Bezwzględnie pan łaskaw. Co się stało? Pan inżynier gwizdnął. Rzeczywiście? A co? Mam alergię. O! Nie znoszę, kiedy ktoś gwiżdże. Uczulenie na gwizd. Od dziecka. Wrodzone. Ja przepraszam. Przepraszam stokrotnie. Ja nie wiedziałem. No, bardzo rzadki przypadek. Bardzo rzadki. Nadwrażliwość bębenka. No niezmiernie mi przykro. Ależ nie szkodzi, nie szkodzi. Gwizdnąłem, bo coś zobaczyłem. Widział pan to? O. Świat antyczny. Na bestyjka. Dla mnie to dzieło sztuki. Nie bierze pan? Ja mam żonę. Ja też, panie kolego, ja też. Pan myśli, że ja nie? Z wujkiem żyję?
ale dla delegacji pożartować można, jak mężczyzna z mężczyzną. Drogi panie kolego, przecież to obraz. Ale coś w tym jest. Fotografia, nawet nie z natury. Fotografia rzeźby i to na pewno odlewu. Zdjęcie kopii. I ta kopia też z całą pewnością skopiowana jeszcze z innej kopii. Potem dopiero dochodzimy do oryginału, ale oryginał to marmur. Nic więcej, drogi panie kolego. Nic więcej. A przed marmurem... No. Myśl artysty. A przedtem? Co przedtem? Co myśli ten artysta, wie pan? No, ewentualnie, prawdopodobnie... A, widzi pan! No właśnie. Od razu mówiłem, że coś w tym jest. Oj, wyobraźnia, drogi panie kolego, wyobraźnia. Co robić? Pan kolega się myje? Proszę bardzo. Pan inżynier będzie łaskaw. Ja pierwszy. Znaczy, ja zaczekam w zasadzie, a pan pierwszy. Dobrze. Uwinę się raz, dwa. Ciekawy jestem, kto zostawił to mydło. Jakie mydło? Na umywalce. Pewnie ten, co tu mieszkał przed nami. A, nie sprzątają, czy co? Pachnące? Co? Mydło. Proszę. Rzeczywiście. Fiołki. Nie fiołki, bez. Mnie się wydaje, że fiołki. Niech pan powącha uważnie. Rzeczywiście. Ale ja myślę, że to fiołki. Bez najwyraźniej. Ja lubię fiołki. Wyrzuć pan to, to niehigieniczne. To pan, pan kolega nie lubi fiołków? Nie, wolę bzy. Pan kolega się nie rozbiera? A słusznie. Zauważył, drogi pan kolega, jak to lustro szpeci? To niemożliwe. No szpeci niewiarygodnie. Może złudzenie? Jakie tam złudzenie? No niechże pan sam powie. Niech pan spojrzy na mnie. Służę. Spojrzał pan? Tak jest. A teraz niech pan spojrzy, zobaczy. To moje odbicie w tym lustrze. No. O. Rzeczywiście. Szpeci, co? Nie. Jak to nie? To jest... Tak, trochę. Trochę? Pan stoi z boku, to pan źle widzi. No, niech pan sam się teraz przeglądnie. Widzi pan teraz siebie? Istotnie. Niebywałe. Szpeci. Okropnie! Co za lustro! No widzi pan. To niedopuszczalne! No i w takich czasach wypadło nam żyć. Swoją drogą, kto by pomyślał, że... Wie pan kolega coś mówił? Nie, nic. Zdawało mi się. Oj. Co to za muzyka? A, pod nami jest restauracja i dancing. Pan kolega lubi muzykę? Teraz paciorek i do łóżeczka. Żywię nadzieję, że tu nie ma karaluchów. Mam delikatny sen. Co? Wie drogi pan kolega, że jutro znowu trzeba wcześnie wstać? Oj, wyśpimy się w domu. Który to już dzień? A pan kolega poniekąd może spać, kiedy karakany łażą? Co, panie inżynierze? Człowiek jest przemęczony. Rozkosz. Trzeba zgasić światło! Drogi panie kolego! A to pan! No nareszcie w łóżeczku, co? Nareszcie sobie pośpimy, co? Aha. Tylko trzeba zgasić światło. Tak. Ja gasiłem ostatnio, ale... Pan? No wczoraj, w tym ostatnim hotelu. A, rzeczywiście. O, właśnie. Drogi panie kolego, niechże pan nie będzie formalistą, jest pan przecież bliżej kontaktu. Tak się tylko wydaje. To jest skrót perspektywiczny. Ale, drogi panie kolego, nie bądźmy małostkowi. Ja bym wstał, ale doprawdy nie ma o czym mówić. No, panie kolego, jestem boso. Ojej, nigdy pan nie był w wojsku? Raz, dwa, trzy, hop i już. Hop.
Tam są drugie drzwi. Gdzie? Za komodą. Widocznie to był apartament. Zamknięte? No to w porządku. No, nic nie widać. Zatkane papierem. Jasne, zawsze zatykają. Co drogi pan kolega zamierza? Zobaczy, co się da zrobić. Ach, niechże pan da spokój, to nie wypada. Niech pan zgasi to światło i kładzie się spać. Jest pan przecież poważnym człowiekiem. Drogi panie kolego, rozumiem, że w czasach szkolnych, ale teraz jest pan przecież głową rodziny. No. Co jest? Niech to! Widać coś? Co tam jest? A to dopiero! Pokaż pan! Jak... No, niech się pan posunie, no! Jak słowo daję! Daj pan popatrzeć! Wstydziłby się pan, no! Panie, teraz ja! Chwileczkę! Ja byłem pierwszy! No! No co jest? No nie męcz mnie pan dłużej! Panie! Co tam się stało? Niechże pan powie, co się stało! Odwrócił się. To był mężczyzna? Jak to? No, to był mężczyzna. Niemożliwe. Skąd pan to wie? Jezu, jak to skąd? Za dziecko pan nie ma? Coś podobnego. No, wyjątkowo ciepła noc. Nieprawdaż. Co to ja miałam powiedzieć? Aha, drogi panie kolego, myślę, że okno zostawimy otwarte. No, tak. Dobranoc. Tak. Dobranoc. Dobranoc. Drogiego pana kolegę, że budzę, ale tu jest kolej. No to co? No nie wiedziałem. Czy byłby pan kolega tak łaskaw? Chciałbym się zamienić miejscami. Oczywiście, jeżeli panu koledze to nie robi różnicy. Pan kolega rozumie, ale ja mam alergię na gwizd. Moje serce. Jeżeli panu koledze nie sprawi kłopotu, to wolałbym być dalej od okna. Kolega śpi tak twardo. To niech pan kolega zamknie okno. Noż podusimy się. Ciepła noc. Rzeczywiście. Gorąco jak cholera. Ja naprawdę strasznie przepraszam drogiego pana kolegę. Ależ proszę bardzo, nic nie szkodzi. Doprawdy bardzo mi przykro. Ale nie ma o czym mówić. Ja niezmiernie żałuję. No ależ bynajmniej. Drobiazg, doprawdy. No to zamienia się pan? Z największą przyjemnością. Bardzo mi miło, proszę bardzo. Bardzo mi miło, proszę. Nie, niech się pan nie trudzi. Niech się pan nie trudzi, zamienimy tylko pościel. Wystarczy w zupełności. To naturalnie, jak pan sobie życzy. Wygodnie panu? O tak. Co to było? Sprężyna. Niewymownie jestem wdzięczny drogiemu panu koledze. Niewymownie. Cała przyjemność po mojej stronie. No to śpijmy. Dobranoc. To dziwi. Ale pan nie ma alergii. Ale jestem koło okna. O Jezus. O, święte słowa. A nie myślą. Ale co robić? Nie ma rady. Trzeba zamknąć okno. Będzie duszno. Woli pan nie spać. Trudno, niech pan zamyka. Ja? Wygasiłem światło. Rzeczywiście. No i pan się na tym lepiej zna, pan jest inżynierem.
poniekąd. A poza tym jest pan bliżej okna. No? I co zamknął pan? Nie domyka się? Co? Co pan wyrabia? Ciszej, ciszej, na miłość boską! Na miłość boską, tutaj ktoś jest! Gdzie? Tam, w kącie. Pewnie się panu wydawało. To niech pan sam sprawdzi. Niech mi pan przyniesie telefon. Po co? Zadzwonię do recepcji, pan tylko przyniesie, ja zadzwonię. Ja? Pan jest już na nogach. A ja miałem zamknąć okno, miałem tylko. Teraz pada kolej. O. Może zapalić światło. O, niech pan Bóg zachowa. Jeżeli ma broń, będzie nas widział jak na dłoni. Idzie. To ty? To do pana? Skądże? Myślałem, że to do pana. Dlaczego się nie odzywasz? Powiedz pan coś do diabła. Co mam powiedzieć, panie kolego? No? Wszystko jedno, cicho. Co to za żarty? Gdzie ty jesteś? Tutaj, pod kołderką. Idioto! To niech pan sam rozmawia, proszę. Poczekaj, zapalę światło. Nie, proszę nie zapalać. Przecież możecie zobaczyć. Jestem nieogolony. Tak jest, ja też. Co za skrupuły. Jesteś jak dziecko. Dobry wieczór, pani. Tak jest. Pozwoli pani, że się przedstawię. Za pozwoleniem pani. Niechże mnie pani przedstawi. O, niech pan mnie. Pani pozwoli, mój drogi pan kolega. Bardzo mi przyjemnie. Teraz pan mnie? A to pan kolega. Bardzo mi miło. Dwóch? My zawsze razem na delegacji. No ale w istocie jesteśmy oddzielnie. Zrobiłeś mi niespodziankę. Pani raczy spocząć, proszę. Bardzo prosimy. Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Może herbatki? Przecież pan wie, że nie mamy herbaty. Nie. Ani jeżeli nie ma pani ochoty, to nic nie szkodzi. Trochę tu u nas nieporządek. Kawalerskie gospodarstwo. Jak to dobrze, że ja cię jednak znalazłam. Szukałam cię wszędzie. Czy dobrze trafiłam? Byłem w rozjazdach. Bardzo żałuję. Stale podróże, wyjazdy. Służbowo, rozumie się. I znowu mamy lata. Istotnie. Upał nawet w nocy. Wczoraj tak się spociłem, że niech ręka boska broni. Co? Chodź pan tu. Chodź. Zaraz. Pani pozwoli, że zamienię kilka słów z kolegą. To jest. Nie mam pojęcia. Słowo. Nigdy w życiu jej przeczytam nie widziałem. No to skąd pan wie, że ona mówi do pana? A co, nie do mnie? No przecież pan mówi przed chwilą, że pan jej nie zna. Bo jej nie znam, no. No więc? Ale pan także jej nie zna. No ale pan się pcha. Wcale się nie pcham, tylko podtrzymuję rozmowę. Jestem dobrze wychowany. Oj, panie magistrze, ja już... No pokaż się. Ja? Obróć się. Boże, jaki ty jesteś piękny. Nie. No może z profilu. Tak. Najbardziej to lubię twoje oczy. Tak w nich coś migoty, tak przyciąga. No nie, no...
No może czasami. Fajnie, to się bierze z charakteru. Kiedy patrzę na ciebie, cała roztapiam się w twojej postaci. Nie jestem więcej sobą. Moje oczy są twoimi. Moje usta zamieniają się w twoje. Nie należę już więcej do siebie. Czy nieładnie mówię? Chodź. Posuń się pan. To pan się posuń. Nie widzi pan, że jestem z kobietą? Panie magistrze, przypominam, że pan jest żonaty. Racja. Przepraszam, proszę mnie puścić. No. Tęsknię. Czy możesz to zrozumieć? Widzi pan inżynier? I co ja na to mogę poradzić? Przecież to nie do pana. A do kogo? Znowu pan zaczyna, tak? Nic nie zaczynam. Owszem. Pan zapomina, że jest pan tutaj sam? Pan też nie jest. Nie jest tutaj sam. Zaczynasz mnie nudzić. Coś się za tym kryje. Czy ona nas nie bierze za kogoś innego? Z takiej odległości? Wykluczone. Pan nie zna życia, panie magistrze. Więc co zdaniem pana inżyniera? Ja zaczynam się domyślać... Co? Niechże pan powie. Zaraz się przekonamy. Chce pan? Dobrze. Ale w razie czego niech pan pamięta, że ja byłem przeciw. Dobrze. Wszystko jasne. Zasnęła? Nie, ona nie śpi. A co? Jej w ogóle nie ma. Panie inżynierze, ja sobie wypraszam takie żarty. Bądź co bądź, mógłbym być pańskim zwierzchnikiem. Nie, to nie są żarty. Jej nie ma, ponieważ ona się śni. No co w tym dziwnego? Jest już chyba pierwsza w nocy, tak? Nie wierzę. Nigdy się panu magistrowi nic nie śniło? No owszem, ale żeby to... takie rzeczy? Drogi panie kolego, po co te słowa? Czy ja nie wiem, jak jest? A mogę zaufać drugiemu panu koledze? Bezwarunkowo. Zresztą pan kolega też mnie ma w ręku, no. Nie tak, że to się śni. A to dopiero. Ale mamy szczęście, co? Patrz, śmieje się. To co, no, niech się śmieje. Nie wie pan kolega, że w śnie wszystko jest możliwe? Jakiś ty śmieszny. Słyszę pan. O, nie ma znaczenia. We śnie nic nie ma znaczenia. Drugiemu panu koledze dobrze tak mówić. Dla pana może nie mieć znaczenia. Ale ja jestem człowiekiem poważnym. Obdarzonym zaufaniem społeczeństwa. To po co panu koledze w ogóle coś się śni? A to moja sprawa jest. Aha. Zaczynam rozumieć. Co pan kolega znowu zaczyna rozumieć? Nic. Niechże drogi pan kolega powie. Powiedzieć? Właściwie dlaczego nie? No właśnie, śmiało, więc co takiego? Słuchaj pan, to jest jasne. Przecież pan także mnie się śni. Ja? No. Chyba przeciwnie, to pan mi, mnie. No ależ oczywiście, że ja od razu na to nie wpadłem. No, pan także mi się śni. Nie tylko ona, również pan. Również pan, ten pokój, ta noc, wszystko. To wszystko mi się śni. Nie. Nieprawda. To jest pokój dwuosobowy i ja mam takie samo prawo, żeby mnie się śniło, jak i pan. Powinienem się domyśleć od początku. Ja pana już dawno podejrzewałem. O, wypraszam sobie! Niech pan nie zapomina, że ja zajmuję odpowiedzialne stanowisko i to ja się panu śnię. Śni się pan! Ani mi się śni! To znaczy, Boże, przeciwnie. Śni mi się, ale nie ja panu, najwyżej pan mnie. No to dlaczego pan się tak przejmuje? Dlaczego pan się przyznał, że dla pana coś tutaj nie ma znaczenia? Dlaczego ja się nie przejmuję? Jakby to panu się śniło, a nie mnie, to by pan nic nie obchodziło. Nic. Czy ona się śmieje z pana, czy ze mnie, czy w ogóle z kogokolwiek. Kto śni, ten nie pyta. I co pan na to? To pan, drogi panie kolego, niby się nie przejmuje? Ani trochę. Ja panu nie wierzę. Udowodnić panu? Bardzo proszę. Dobrze. Pan słucha. Teraz
kiedy już wiem, że pan mi się śni, powiem, co o panu myślę. Panu się wydaje, że ja nie wiem, dlaczego pan chciał zamienić to łóżko, co? Ha, pan chciał, żebym ja został kaleką. Jak tylko w nim trzasnęło, od razu się domyśliłem, o co panu chodzi. Wielki mi gracz. Albo to budzenie po nocy. Czy ja się wynajmowałem u pana do posługi? Albo to, albo zgasz światło, albo a to zamknij drzwi, tak. Okno, a to tamto, dyrektor. Jak już jesteśmy przy tym, to powiem, co myślę o panu, o pańskiej karierze. Ale jeszcze przedtem opiszę panu dokładnie pański wygląd. I żeby już nie było żadnych wątpliwości, to ja pana... Co? Drogi panie kolego, ja zadam tylko jedno pytanie. Czy pan jest naprawdę pewny, że ja się panu śnię? Dlaczego pan kolega o to pyta? Bo jeżeli tak, to owszem, proszę bardzo, niech się pan nie krępuje, ale ja tylko chciałem zapytać na wszelki wypadek, czy jest pan pewny? Czy ja co mówię? O ile dobrze śnię, to pan coś mówi i to jeszcze przy pania. Przecież ja nic nie mówiłem. A jeżeli tak, to w porządku. Wcale nie jesteś tutaj podobny. O! Patrz pan! Masz takie śliczne, okrągłe uszka. Jezus Maria, czyj to portfel? Albo mój, albo pański. Proszę. Ale w zasadzie wszystko jedno. Chciałem tylko ostrzec, że jeżeli to jest pański sen, to pan będzie ponosił odpowiedzialność. Ojej, jaki śmieszny. Proszę to oddać! Mój maleńki! Oddaj mi to, ja zaskarżę cię! Kotku! Ja do sądu, ja się nie dam szantażować! O, Karoluszku! Mam żonę, dzieci! Dzieci za mną! Cicho, kwiatku, ty bzy moje! Niech mi pan pomoże! Nie widzi pan, że ta hydra się mnie czepia? Hej! Hop! Rodzina przede wszystkim! Serdecznie dziękuję panu koledze. No, nie ma za co. Zrobiłem to dla pańskich dzieci. Co jest? To wcale nie był mój portfel, tylko pański. A! To tak! Odczep się pan, już nie trzeba! Pan myśli, że tak wolno? Co? Co? Puść, nie widzi pan, że pana nie ma? To sen, to wszystko sen! Złazić! Mnie się śni! Mnie! Gdzie jesteś, ślicznotko? Jak ci na imię? Tu jestem, twój wróbelek! Wróbelek! Wstydziłby się pan kolega, wróbelek! W pańskim wieku, z pańskim brzuchem! Co pan tu robi? Jeszcze się pan pyta? Kim pan jest właściwie? Jak to kim? We śnie nie ma dla mnie znajomych. Niech pan przyjdzie w dzień. Panie magistrze! Dosyć! Jeszcze pan tu jest? Proszę natychmiast przestać mi się śnić. Panie kolego, porozmawiajmy rozsądnie. Zamiast gadać, niech pan znika. Co pan myśli, że ja się panu śnię? Czy co? A może nie? Nie! No to zobaczymy. O nie, panie, pan mi się tu śnił nie będzie. No, proszę bardzo. Niech ja się nie śnię panu koledze, proszę. Pan mnie się będzie śnił? Mnie? Mnie? Co? Ja mam się panu śnić? Panu? Dobrze, dobra, obudzę się. Sam pan tego chciał, obudzę się. Ja się pana nie boję, proszę. Nie chciał pan przestać się śnić dobrowolnie, kiedy pana o to prosiłem, to pan przestanie mi się śnić, kiedy ja się obudzę. Obudzę się i unicestwię pana. A, wielki mi śnący, śniący. Czekaj pan, zaraz pan zniknie. Jeszcze pan tu jest. A jasne. A pan myślał, że co? Znowu jest. No i jak pan kolega teraz wygląda, co? Już wiem. Pan jesteś zmorą. Niechże się pan kolega przestanie wygłupiać. O Boże, jaki on nudny. Kto? Mam pomysł. Zapytajmy się jej, któremu z nas ona się właściwie śni. Dobrze, okej, dobra. Ale jeżeli powie, że panu,
to niech pan pamięta, że ja byłem przeciw. Dobrze. Szanowna pani! Nie, to na nic, no. Pani... Dlaczego? Całkiem dobrze pan zaczął. Jeśli ona śni się mnie razem z panem, to ja dla niej nie istnieję i ona o niczym nie wie. Wtedy jako druga osoba istnieje dla niej tylko pan, któremu ewentualnie może jej się zdawać, że ona się śni. I odwrotnie. Jeżeli to ja z nią śnimy się panu, to wówczas istnieje dla niej tylko ja. Czy więc odpowie, że śni się panu, czy też, że się śni mnie? Jej odpowiedź niczego nam nie wytłumaczy, panie kolego. Dlaczego? Jeżeli więc odpowie, że śni się panu, to będzie znaczyło, że w istocie śni się mnie i na odwrót. A tylko pozornie. Bo skąd weźmiemy pewność, że dwie osoby śnione istnieją dla siebie nawzajem bezpośrednio? Inaczej jak tylko za pośrednictwem osoby śniącej? Wobec tego ja się panu nie śnię, bo ja pana, kurde, widzę. Hej, ja pana też widzę. Ładna historia. No, jak teraz z tego wyjdziemy? No? Pozostaje jeszcze jedna możliwość. Mianowicie, że śnimy się sobie nawzajem. A, że pan mnie, a ja panu. Tak jest. Nawzajem i jednocześnie. A co z nią? Niestety. Jeden sen na dwie osoby. No to pech. Tylu ludziom śni się osobno, tylko nam. Jeżeli jednak przyjmiemy, że śnimy się sobie nawzajem jednocześnie, to wówczas, panie kolego... Dlaczego w domu nic mi się nigdy nie śni? To wówczas... Ależ tak! Tak! To jeszcze nie wszystko! Co? Jeszcze za mało? Panie magistrze! Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że wprawdzie ja śnię się panu, a pan mnie, ale obaj śnimy się sobie nawzajem niewiadomej instancji? Co pan inżynier znowu? Co to wszystko ma w ogóle znaczyć, drogi panie kolego? Nie wiemy przecież, lorakie jest to senne sprzężenie zwrotne. Zaraz panu wyjaśnię. Załóżmy, że ja śnię się dla przykładu, powiedzmy, pana magistra. O! Czyli pan magister mnie się śni. I pan magister jest taki, jaki mi się śni. I jako taki pan się śni. Ale to właściwie panu magistrowi, który mnie się śni, mogę z kolei śnić się ja. I wtedy ja już nie jestem sobą, ale panem magistrem, śnionym przeze mnie. Temu mnie się z kolei śni się pan magister i tak dalej. A wszystko w głąb i na zewnątrz i w dodatku jednocześnie. I równolegle z panem magistrem. Ale no i co w tym złego? No jak to co? Niech pan sam powie, czy ktoś, kto jest śniony przez kogoś, kogo on sam sobie uprzednio śni, kiedy był jednocześnie śniony przez niego, może być w ogóle? Więc pan inżynier chce przez to powiedzieć, że nas w ogóle nie ma? Bardzo możliwe. Że nie jesteśmy? Ściślej. Jesteśmy, ale nie istniejemy. Wielki Boże! O Boże! I co teraz będzie? Nie wiem. Nie wie pan inżynier? Najpierw pan wynalazł to wszystko swoim naukowym umysłem, a teraz pan nie wie? Niech pan magister nie traci zimnej krwi. Ja mam nie tracić zimnej krwi? Kiedy okazuje się, że mnie nie ma w ogóle? No pan magister jest. Tylko że pan magister nie istnieje, rozumie pan? A wszystko jedno. Przecież nie można żyć, kiedy się nie istnieje. No przepraszam, nic na to nie mogę poradzić. Ale ja mam legitymację. Ja mam dowód osobisty, ja panu pokażę, ja się wylegitymuję. Pan nie wie, kto ja jestem nawet. Legitymacja, gdzie jest legitymacja? Legitymacja nieważna. Ja panu się śnię razem z legitymacją. A pan mnie za to... pan mi się... Więc za to... my to nie jesteśmy my? Nie. A kto jest nami? Mówiłem, że już nie wiem.
Ach, niech ja tylko spotkam tego, który jest ze mną. Już ja mu pokażę! Drogi panie kolego, no to kto ja jestem, co? Kto? Nie wiem. Przecież trzeba kimś być! Kim jestem? Kim jestem? Ciszej! Siadaj pan, ciszej. Ciszej, pani. Jak to ciszej? Dlaczego ciszej? A pan, panie kolego, czy pan wie, kim pan jest? Nie, ale się dowiem. Jak? Jak, panie inżynierze, jak się pan dowie? Od kogo? A co pana to obchodzi? Ja się tylko pytam z ciekawości. Muszę być! Muszę! Panie kolego drogi, niech się pan uspokoi. Przecież pan to pan. No, już wystarczy. Spokojnie. Uszy do góry. Nie ma pana dzisiaj, to będzie pan jutro. Jasne? Przecież my razem na delegacji. Nie pamięta pan inżynier? Swojego magistra pan nie pamięta? Biureczko, dyrektor, no. Panie inżynierze, co panuje? Broniłem się za długo! Choć czekałem na ciebie! Teraz przez ciebie niech się stanę i niech będę! Dookoła wciąż wszystko, wciąż zawsze, wciąż wszędzie! A ja, gdzie ja jestem, pyta pan! Boże, niech pan przestanie, panie, drogi kolego! O, wszechbytu, który nie nicością jest, to cel mnie by! Niech pan przestanie, panie inżynierze złoty, niech pan już przestanie, niech pan to zrobi dla mnie, błagam, niech pan mnie nie opuszcza! Pomóż mi! Niechaj się stale tylko ja, tylko tu, tylko teraz! Przysięgnij! Proszę mnie puścić! Zbaw mnie! Zbawienie? Niech nie będę jako cymbał grzmiący, albo miedź brzęknący, albo jak to ja! Oszalał! Dokąd idziesz? Nie odchodź! Stój! Nie puszczę! A mam cię, mam cię, jesteś moja! A nie kolego! A to pan! No! O Boże! No tak! Niezmiernie mi przykro! Boże, niech pan! Pan kolega chyba czegoś potrzebował. Nie. Ja naprawdę bardzo przepraszam. Znaczy, nic nie szkodzi. Nie, zupełnie nic nie szkodzi. Wie pan co? Słucham najuprzejmie pana kolegę. Jeżeli jutro, kur de mol, nie dostaniemy pojedynczych pokoi, to ja będę spał na dworcu. Naprawdę, jeszcze raz przepraszam, panie kolego. Przecież mówię, że nic nie szkodzi. Tak? Panie kolego? Słucham najuprzejmie pana kolegę. Pan śpi już? Jeszcze nie. No to niech mi pan powie łaskawie. Śniło się panu co? Nie. A panu? No, mnie także nie. No to dobranoc. Dobranoc. Jak bardzo cię kocham.
będziesz piłem i chrapiesz w nocy. Rozwiodę się z tobą, jesteś tumanem. Zabija mnie moja kochana. Gdy wybiera się do pracy co dzień dwie godziny z rana, maluje rzęsy, wybiera ubrania, prostuje włosy, w kółko po pokojach gania. Lecz teraz, gdy mija 12 godzina, lecz właśnie teraz, gdy północ mija, jak leżę przy łóżku zakuty w kajdany, jak leżę i krzyżę, zginie moja pani. Obejrzeć ligę mistrzów, ona przełącza na telenowele. Zabija mnie moja jedyna, kierując autem, gdy wracamy z kina. Nie wypada się odezwać, bo trzaśnie drzwiami. Boże mój jedyny, jak ona zdała egzamin. Lecz teraz, gdy godzina, bez właśnie teraz, gdy północ mija, jak leżę przy łóżku zakuty w kajdany, jak leżę i krzyżę, zginie moja pani. Witamy na krótkiej pogadance. Dzień dobry. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Tak, to się zgadza wszystko. Witamy bardzo serdecznie. Właśnie jesteśmy po czytaniu Mrożunia. Czarowna noc. Sztuka w jednym akcie. Tak. Osoby, pan kolega, drogi pan kolega i trzecia osoba. Mogliby państwo pomyśleć, dlaczego były tylko trzy osoby, a słyszeliśmy oprócz trzech głosów cztery postacie. Ponieważ pan kolega stwierdził, że podzieli się jako schizofrenik na dwie postacie, a w zasadzie na dwa etapy tej postaci, bo w momencie, kiedy pan kolega zmienia głos, zmienia się też cała sytuacja, moim zdaniem, w dramacie, a mianowicie wchodzimy w sen. W oniryczne, magiczne przestrzenie. Absurdum. Jezu, ja mam nadzieję, że nikt nie usnął.
Czarowna nas w końcu. Śpicie? Mam nadzieję, że nie. Można nam odpowiedzieć właśnie za pomocą kontaktu z radiem gabinetowym. Zapraszamy do odzywania się. A jeżeli nawet teraz wstaliście i słuchacie, to dajcie znać, czy... Proszę dzwonić na numer 515-822. No i 536-952-520. Zapraszamy do kontaktu. Tak. No i właśnie, ponieważ tak weszliśmy w klimat snu, chciałam się was zapytać, czy słyszeliście kiedyś o tym, tak? Że kiedy obudzimy się rano i chcemy zapamiętać sen, to trzeba spojrzeć w okno. Wow! Nie spojrzałam, a pamiętam dzisiaj. Naprawdę. A ja słyszałam, że też trzeba sobie go opowiedzieć. No, dobrze jest powtórzyć, takie naturalne, ale kiedyś przetestowałam z tym oknem i nie wiem, czy to wynikało z tego, że uwierzyłam w to, że jak spojrzę w okno, to go zapamiętam, ale... Ale to dobrze, czyli działa. No, załóżmy, że działa. No. Pewnie bardziej chodzi o ten moment skupienia się jakby na samej czynności, myślenia o tym śnie, chociaż nie wiem. Nie patrzyłam nigdy w okno, bo się niektóre pamiętam. Właśnie. Co myślicie po tym czytanku dzisiejszym? Że bardzo inteligentni pozornie ludzie mogą mieć bardzo głupawe myśli w głowie. W sensie, tam jest taki fragment, jak właśnie drogi pan kolega strasznie dużo mówi tych takich filozoficznych przemyśleń, jak to się dzieje, ale prawdopodobnie gdyby się na spokojnie skupić i tak bardzo w to wniknąć, to tam jest chyba jakaś w ogóle, nie wiem, naprawdę filozofia ukryta. Znaczy, no tak myślę, że no tak, on tam używa tylko jakichś pozornie... mądrych słów, które za bardzo tak za dużo nie dają i... No zaczęło się od Wenus z Milo. Może to w ogóle ona ożyła? Właśnie! Pojawiła się kobieta, ponieważ panowie są w delegacji i rodzinka została w domu, no to kobieta od razu wywołała w nich jakąś lawinę myśli, ponieważ jeden prawdopodobnie zazdrości drugiemu stopnia naukowego, to pojawili się w swoich głowach nawzajem, no i kto rozstrzygnie, komu się w końcu coś śniło. Słuchajcie, ja mam takie pytanie do was. Yes. Tak sobie, taki wiecie, temacik do dyskusji sobie rzucę tutaj, nie? Taki sobie zarzucę. Dajmy na to, że mamy te sny. Mamy, posiadamy te sny. I takie pytanko mam, czy na was sny jakoś oddziałują tak na cały dzień na przykład? Czy sen jest dla was... jakimś takim czasami wyznacznikiem humoru dnia, czy w ogóle macie jakieś, jak coś wam się przyśniło, coś dziwnego, czy coś fajnego, czy wstajecie na przykład albo smutni, albo weseli, albo zdenerwowani, zależy od snu oczywiście. Całodniowo tak nie mam totalnie, bo jakby jakiś sen, jeżeli jakkolwiek na mnie oddziałuje, może nawet to nie chodzi o oddziaływanie, ale jeżeli są jakieś takie sny bardzo znaczące, takie, że to jest jakiś taki wow sen z wielką fabułą, to po prostu go zapamiętuję jakoś tam bardziej w mojej głowie, bo po prostu wstałam i go zapamiętałam. Albo są sny, które mi się powtarzają i wtedy to jest ciekawe, dlaczego to mi się powtarza i w jakich momentach życia to mi się powtarza, co mój mózg wtedy sobie robi. Ale czy jakoś tak całodniowo to oddziałuje, to tak głęboko w to wątpię i chyba nie przykładam do tego żadnej zbyt dużej wagi, no bo mój mózg jakieś tam różne projekcje sobie... No, chciałam to samo powiedzieć, że... Jest tak, że czasami po prostu nagle się budzisz w nocy, w ogóle serce bije, bo było coś naprawdę strasznego. To jest niesamowite, jak to może oddziaływać na człowieka. Ale jeżeli się obudzisz rano i sen faktycznie był taki, że telepnęło psychikę i nawet zapiszesz to sobie na Messengerze, bo to pierwsza rzecz, taka najszybsza, żeby wpisać, albo notatki w telefonie. I faktycznie chcesz zapamiętać ten sen, potem go przez cały tydzień będzie się rozpamiętywało, jest jakiś mega symboliczny i ciekawy w ogóle do rozkminiania, no to wtedy się automatycznie zapamiętuje, ale chyba nie to, że oddziałuje na taki cały dzień. A rozmawiacie o snach z ludźmi? Pewnie, że sobie? Tak. Bardzo lubię jakby kontakt akurat mój senny z Agnieszką, bo my wgłębiłyśmy się w wieloznaczność senników, które za każdym razem, co by ci się nie przyśniło, czy jest to perkusja, ćma, czy jest to ściana, czy jest to grób, czy jest to niebo i podróż samolotem, powiedzą ci, że w twoim życiu szykuje się jakiś przełom. Ktoś z twojego otoczenia będzie miał na ciebie duży wpływ. Jakieś ważne wydarzenie cię czeka lub ktoś z twojego otoczenia cię lubi, nie lubi, dobrze lub źle na ciebie wpływa, pomaga ci w życiu lub w nim przeszkadza. Nic więcej,
nie dowiesz się na temat jakby swojego życia scenników, bo one są tak uogólnione i tak głęboko. I wiadomo, są jakieś takie symbole, że coś ciemnego i złego, to z reguły będzie coś ciemnego i złego jako znaczenie w scenniku, nawet jakieś śmiercionośne, chorobowe rzeczy. Mhm. Ale jak człowiek w to wierzy, to też przykłada do tego większą wagę i się pewnie na tym skupia, przez co dodaje sobie dużo dodatkowego znaczenia. Tak, bo niewątpliwie sny generalnie są ważne i odkąd czytam takie mądre i w sensie teksty, którym warto ufać i książki, którym warto ufać i publikacje, którym warto ufać na temat snów, no to naprawdę to jest jednak mega odpoczynek. Chodzi mi o noc dla podświadomości i ona może sobie wtedy działać i puścić swoje wodze fantazji, więc na pewno to są informacje dla nas, to co się nam śni, aczkolwiek no trzeba być bardzo ostrożnym, bo no to nie wiem, jakby ufać każdemu słowu w horoskopie. Wiadomo, że to są jakieś, nie wiem, no okej, ktoś czuje, że przekazuje nam jakąś prawdę, ale trzeba po prostu krytycznie do tego podchodzić, jakoś interpretować po swojemu. Więc sny mają bardzo ważne informacje, ale trzeba ostrożnie podchodzić. Tak. A w ogóle zauważcie, że w tym właśnie dramaciku Mrażunia, oni bardzo, ten drogi pan kolega i pan kolega mają bardzo duże, tak jakby swoje, znaczy mają chyba bliską relację między sobą, mimo że mówią do siebie na pan, ale dużo czasu ze sobą spędzają. Kulturalno zażyłą, bym powiedziała. Tak. Nie, że jakąś bliską, bo myślę, że to, ta zażyłość wynika bardziej z czasu, który ze sobą spędzili i takiego bycia, a nie bycia jakby sobą. W sensie oni są postawieni w jakiejś sytuacji, czyli jeden jest tym ekonomistą, drugi inżynierem i oni ze sobą są, ale czy tak współgrają, to już bym się zastanowiła, bo to jest właśnie relacja na pan, czyli ta kultura jest tam... Ale właśnie, bo jak się spędza, na przykład przykładowo są z jednej firmy i tak wsiąkli już w ten jej klimat, no to tak się właśnie już zżywa dosłownie człowiek i jest taki przesączony tym wszystkim, już tak z przyzwyczajenia jest z tą drugą osobą. A zauważcie, że na tym życiu tak teraz, nie wiem czy macie, ale ja tak mam, że jak, czy dużo spędzam czasu w jakimś miejscu czy z kimś, to czy w ogóle pomyślę sobie przed snem jakiejś osobie, to ona mi się śni. No to wiadomo, że tak jest, no bo mózg analizuje wszystkie sytuacje z twojego dnia, tygodnia, miesiąca, to co, czym jakby w danym momencie był zajęty, jak sobie to analizuje i daje ci takie, a nie inne projekcje. Właśnie dzisiaj, dosłownie dzisiaj, to zapamiętałam, bo sobie właśnie zapisałam, śnił mi się Artur Andrus, który przyszedł na Wigilię. I no różne tam były osoby. Do tej pory sobie myślę, jak to dosłownie interpretować. Na pewno było właśnie takie... Taka grupa radia gabinetowego, na przykład właśnie Damian Stróżek i tak dalej. Ale tego Artura Andrusa tak zapamiętałam. To ja dzisiaj miałam analizę mojego całego tygodnia, bo w środę byłam w Tesco, sklepie dość znanym, gdzie były szklanki kolorystycznie zbliżone do tych, które występują w Ikei, ale totalnie inne kształty. I pomyślałam, czy one mają taką samą dużą pojemność jak te z Ikei? To jest jakby niezbyt istotne, ale chodzi mi o to, że jakieś 2-3 dni później pomyślałam, może by tak wprowadzić roślinność do mojego pokoju. I w moim śnie dzisiejszym to się splotło i śniło mi się, że jak się kupiło szklankę w Tesco, to dawali za darmo kwiatka w zestawie i mogłeś go posadzić do drugiej szklanki. Super. Ja bym chciał tutaj właśnie, bo wiem, że Tesco i Ikea nas tutaj słucha, to chciałbym wam powiedzieć, że możemy więcej razy używać waszych nazw firmy, tylko wiecie, no jakaś tam współpraca. No. Jeżeli Artur Andrus również chciałby brzmieć w naszym studiu. Przepraszam, czy to się nagrywa? No. Także wróćmy do tego, do istotnych rzeczy. Czarowna noc za nami. Czarowna noc za nami. No i to jest ciekawe, fajne, że nie wiem, czy sobie tak pomyślałyście podczas czytania tego dramaciku, czy ja miałem tak, że oni się może troszeczkę nie lubią. No. Ze sobą.
Jeden jest nie chcieli, troszkę wyżej, sobie... nie? To myślę, że to jest nawet nie o wyższość i niższość, myślę, mi chodziło, w sensie mi w interpretacji mojej, ale bardziej o takie stare małżeństwo, że oni są ze sobą, nie wiedzą dlaczego są, znaczy oni wiedzą, bo są jakby z jednej branży pracy, cokolwiek ich łączy zawodowego, ale jakby są ze sobą, nie do końca chcą ze sobą być, ale już tak są ze sobą, więc jest ta relacja, drogi panie kolego, czyli mężu, żono, tylko że w męskim wydaniu, to nawet nie jest taka męska przyjaźń, bo umówmy się, to by było całkiem inne wydanie. Moim zdaniem to jest takie stare małżeństwo, tylko że w takim roboczo-formalnym wydaniu. No, w sensie też to tak interpretowałam, aczkolwiek no nawzajem i tak trochę mają bekę z tego, że no ty jesteś inżynierem, no to powinieneś wiedzieć, jak zrobić to. No tak. Dobrze, a takie też rzucę kolejne pytanie. Jak myślicie, dlaczego Mrożek to akurat napisał? Dlaczego o tym? Nie no, kurde. Jakbyśmy rozkminiali wszystkie dramaty Mrożka pod tym względem. O czym by nie napisał? Ale co jest istotą tego? Nie lubię myśleć o kontekście pisania dramatów w myśli, zamyśle, kontekście autora. No ale generalnie mnie... wiemy jaka data, więc znowu oczywiście możemy nadać jakieś tam konteksty. No wiadomo, że historycznie zawsze się to będzie utrzymywało i życiowo, mrożkowo pewnie też coś takiego oddziaływało na nim. 1963 dla słuchaczy. Bez czego. Rok. Tak, 100 lat po powstaniu styczniowym. Jest, no to chyba dlatego on to napisał. To chyba z okazji tej rocznicy ta Wenus zmiłuje. Ale muszę coś sprawdzić. Zaraz. Już Agniesia sprawdza. Proszę. Mamy tutaj bogatą encyklopedię pełną informacji, 12-tomową, wydawnictwo PWN, jeżeli Państwo również chcieliby nawiązać. I właśnie koleżanka używa tej przeglądarki Google. Także jeżeli nas słuchacie, to też zapraszamy. Tak. Jeżeli Państwo również mają jakieś przemyślenia na temat snu lub znaczenia czarownej nocy, zapraszamy pod numer 536-952-520. Ej, słuchajcie, w ogóle jeżeli komuś się coś śniło takiego cudownego, to napiszcie, zadzwońcie, opowiedzcie nam o tym, bo ja to słuchać lubię snów. Przy okazji może to być jakby ciekawym zaczątkiem do niedługo puszczanej audycji w naszym radiu, którą będzie prowadzić redaktor Ada Kosmala, która będzie o horoskopach, snach i tym podobnych, więc proszę czekać, sobotni wieczór, już niedługo będzie nowa audycja o bardziej... Tak. Chciałem jeszcze powiedzieć, że odbierze nasza gorąca sekretarka Marcin P. Także dzwońcie. Okay. Czy koleżanka Agnieszka tak. Już znalazła? Nie, bo ja tak chciałam troszkę spoważnić nasze rozmowy, bo Grzesio zapytał o kontekst i mi się przypomniało właśnie, że na początku tego roku na studiach, na zajęciach omawialiśmy taki utwór Iwaszkiewicza, w którym wykorzystany jest taki zabieg, że cały czas po prostu jest taki monolog o strumień świadomości, mężczyzny, który jest w barze, opowiada całe swoje życie, od wojny, w ogóle opowiada, już nie wie właśnie ile wypił i tak dalej. I tytuł to był chyba Lot, tego nie zdążyłam sprawdzić, ale raczej tak, Lot. A to z kolei było napisane rok po tym, jak Camus napisał Upadek. I właśnie Iwaszkiewicz chciał podkreślić, jak bardzo skomplikowana jest psychika i umysł każdego człowieka, który przeżył właśnie czas wojny, czas komunizmu i takie mega egzystencjalne, skomplikowane sprawy mówił i opowiadał wszystkim w barze, będąc schlanym, bo tego po prostu potrzebował. I teraz jak zapytałeś o to, czemu Mrożek to napisał, i sobie pomyślałam, że to jest jednak też ostry PRL w Polsce, to jednak też wziął jakieś sprawy egzystencjalno, nawet nie wiem, psychologiczne jednak, bo to sny. I włożył w usta po prostu robotników na delegacji, nawet jeśli są jakimś, mają tytuł naukowy, więc w błahej sytuacji, będąc w pokoju hotelowym, też zaczęli rozmawiać jednak o psychice. I pojawiła się jakieś kobiety, jakieś w ogóle zaczęli myśleć o swoim życiu. Więc tak mi się skojarzyło właśnie. No właśnie. Ej, no to chyba nam tylko zostaje
wszystkim życzyć czarownej nocy. Czarownej nocy, dobrych snów, ciepłych. Jeżeli Państwo chcieliby jeszcze raz czarownej nocy po raz kolejny. I spokojnych snów. Żegnają się z Wami redaktor Anna Szymczak, redaktor Grzegorz Popiołek i redaktor Agnieszka Gus. Audycja zawierała lokowanie produktów. To jest kojka. Gabinet. Radio gabinetowe. Halo? Telefon zaufania, błękitna linia dr Gris. Przy telefonie Grzegorz. Czym mogę pomóc? Halo? Halo? Mam problem delikatny i jestem zagubiona. Mąż mój upadł na podłogę i rozsypał się. Nie wiem, co mam zrobić, jak go stamtąd podnieść. Leży wzdłuż ściany balkonu i pod kredensem też. On był dla mnie taki dobry, chciał być zawsze blisko mnie. A ja miałam mokre ręce, no i zagapiłam się. Stoję nad nim nieruchomo, wypłakując słone łzy. Ciężkie życie miał za życia, głupio mi jak głupio mi. Lecz ku mnie, lecz w stronę słońca, biegnij potęży, aż do jej końca. Lecz ku mnie, lecz w stronę słońca, biegnij potęży, aż do jej końca. Urna była z porcelany, cała w pięknych iście wzory. On tak kochał sinologię, a najbardziej chiński mur. Pamiętam te wakacje, więc trzymałeś mnie za rękę. Cicha riksza modłymników i klasztor Shaolin. Teraz patrzy na mnie groźnie, z portretu gdzieś na ścianie. Chciałabym, aby tu zszedł i ukarał mnie. Powiał wiatr w przeciągu okna i unosi cię ku niebu. Jesteś wolny.